mamy piękny dzień. Prawda? Sprawa została sklasyfikowana jako sprawa klasy B, czyli potocznie mówiąc sprawa beznadziejna. Sąd pierwszej instancji z oddziałem w mieście stołecznym Łodzi oskarża Was z artykułu 1 poprawiony Konstytucji Państwa Społecznego Republiki Powszechnej. To jest negatywnego oddziaływania na społeczeństwo i tworzenie niekorzystnego wizerunku państwa poprzez publiczne i intymne odczuwanie smutku. Czy rozumie Pan zarzuty? Za czyny te grozi oskarżonemu od 2 do 5 lat przymusowej socjalizacji w lagach społecznych. Sądowy pracownik nie znalazł w mieszkaniu oskarżonego żadnych dowodów na przywiązanie emocjonalne oskarżonego do żadnej osoby fizycznej. Moment, ja mam dowód. Gdzie? W kieszeni, w prawej kieszeni spodni. Co to? Fotografia mojej dziewczyny. Sąd nie ma pewności, że fotografia jest autentyczna. Kłóciłbym się fotografii. Chwileczkę. Zniszczenia dowodów bądź składania fałszywych zeznań oskarżony podlega karze obowiązkowej radości w wymiarze od 6 miesięcy do 9 lat. Ale ja jestem szczęśliwy. Wszystko jest w porządku. Możecie mnie wypuścić. Wyrzucić? Wypuścić. Tłumaczenie się panu nie pomoże. Wiem. To o co pan walczy? Po prostu jestem zmęczony. Tak jak pani i my wszyscy tutaj. Dobrze. Proszę powiedzieć, co jest pana celem w życiu? Czego oskarżony najbardziej by chciał w tej chwili? Chciałbym odlecieć jak najdalej stąd. Wygląda na to, że nie ma pan nic na swoją obronę. Jako dobry i czujny sędzia dopilnuje, by otrzymał pan najsurowszy wymiar kary.
Proszę udać się z nami. Oskarżony. Oskarżony, proszę wstać. Oskarżony. Oskarżony, proszę wstać. Że wyleciał przez okno. Sie haben viel Blätter und meist einen Stiel.